Halo, halo, Monika? Jestem i przysłuchuję się bardzo uważnie waszej rozmowie i sama tutaj kombinuję, co tu zrobić domowymi sposobami, żeby użyć trochę tym przesuszonym po wakacjach stopom, oczywiście tym wszystkim odciskom. Ten jeden tutaj, nie wiem czy widzicie, to tak, on zna doskonale Giewont. I pytanie, co teraz z tym fantem zrobić? No więc szukałam w internecie i coś tam znalazłam. Przepis. Pire ziemniaczane, nie do jedzenia, chociaż chętnie bym zjadła, ale właśnie na nasze stopy. Wystarczy ugotować kilka ziemniaków, oczywiście do sporej miękkości. Wystarczy wziąć jedno jajko, oczywiście od kury z wolnego wybiegu, takiej szczęśliwej, najlepiej od babci spod Krakowa, tak ja też zrobiłam. No i teraz tak, rozbijamy sobie to jajko, zostawiamy białko, a żółtko mieszamy razem z ziemniakami. Proszę bardzo. Takie skorupki niekoniecznie trzeba wyrzucić. Możecie je na przykład użyć do twarożku. Wcześniej trzeba je bardzo mocno zmielić. One mają naprawdę bardzo dużo wapnia. No i jeszcze oczywiście nie wolno zapomnieć o oliwie z oliwek. Ona ma bardzo dużo witaminy A i E, więc nam natłuści, nawilży te przesuszone stopy. Polewamy. No i oczywiście już się zrobiłam głodna, ale to wszystko dzisiaj na nasze stopy. No to uwaga, teraz to wszystko musimy bardzo dobrze pomieszać, tak żeby te składniki nam się ze sobą razem wymieszały. No to jest bardzo ważne. Oczywiście Piotr, znając go, teraz się śmieje ze mnie. Piotrze, bardzo proszę zadbać dzisiaj wieczorem właśnie w ten sposób o swoją żonę. Ja oczywiście to sprawdzę, zadzwonię, sprawdzę, zapytam. Tak, i teraz taką papkę bierzemy i obkładamy nią naszą o stopę, bardzo proszę. No nie jest to proste, ale... O, ale się udaje, jak widać. Nie omijamy paluszków oczywiście też. I teraz tak, bierzemy sobie folię. O, a przy okazji sobie tu poćwiczymy uda. Bierzemy folię, owijamy, żeby tym stopom było ciepło, żeby te składniki nam się po prostu lepiej wchłonęły. Owijamy, owijamy, drżemy i czekamy teraz już na efekt. A czekając oczywiście, zawsze można spojrzeć jeszcze do internetu i powiem wam, że znalazłam najdłuższe paznokcie świata. Jak one wyglądają? Tak, tak czy tak? A zobaczymy następnym razem. No właśnie, ale wypróbuję na żonie ten sposób dbania o stopy. Chyba może być przyjemny. A jak uważasz z medycznego punktu widzenia? Czy to jest korzystna pielęgnacja, czy nie? Papka ze ziemniaków gotowanych jest bardzo efektywnym sposobem nawilżania stóp. Ma również właściwości zmiękczające, a wzbogacona o oliwę zawiera również dodatkowo witaminy, tak jak Monika wspomniała, A i E. Niemniej jednak część enzymów proces gotowania ziemniaków uszkadza, w związku z czym wydaje się skuteczniejszym sposobem być papka z surowych ziemniaków. Surowy, oczywiście. Nie mówiąc już o krochmalu, który również ma właściwości pielęgnacyjne i nawilżające i znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku pielęgnacji stóp, ale również wspomaga leczenie atopowego zapalenia skóry. No właśnie, czyli osoby podobne z alergiami mogą ten sposób stosować. Otóż tak. Ano, a ja znalazłam taką informację w internecie, że Madonna ponoć siusia na swoje stopy, bo wierzy, że to zapobiega grzybicy, to prawda? Może tak się uważało i robiło w XVI-XVII wieku. Madonna wygląda ślicznie, ale myślę, że nie ma aż tyle lat. Więc nie róbmy tego sposobu, nie ma on medycznego uzasadnienia.